imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, święto Najświętszego Imienia Maryi ustanowione przez Ojca Świętego na dzień 12 września jest pamiątką jednego z najwspanialszych, największych zwycięstw w dziejach świata, Wiktorii Wiedeńskiej, a było to przede wszystkim zwycięstwo Oręża Polskiego, decydujące znaczenie miała szarża Huzarów pod wodzą osobiście prowadzącego króla Jana III. I ten dzień powinien być również świętem narodowym i państwowym. To powinien być dzień wolny od pracy, włócznie obchodzony w Polsce. Bo mamy być z czego dumni. Powinniśmy się odwoływać do tych pięknych kart naszych dziejów. Ja spotykam się z bezzasadnymi zarzutami przed wytrwą. Co my tak czcimy? Przecież obroniliśmy Austrię, a Austriacy brali udział w rozbiorze. Jedno wielkie nieporozumienie. Przede wszystkim to jest tak naprawdę Austria, może z Austrii. Ale przede wszystkim to nie chodziło o Austrię, tylko chodziło o wspólną, świętą sprawę. Tu chodziło o chrześcijaństwo, o nasz stary świat, o porządek ustanowiony przez Pana Boga. Turczyn szedł na szyję. Wiedeń tylko był przystankiem na tym miastu. Turcy mieli w planach zamordować Ojca Świętego, wyrżnąć całe duchowieństwo i ludność, spalić wszystkie kościoły, zburzyć wieczne miasto, zniszczyć całe chrześcijaństwo. To był dżihad. Dla nich święta wojna. I żadne układy, jak niektórzy tam gdybają sobie nasze spółkami, nikt tam nie byłoby lepiej na chwilę. Bo dążyli do tego, że chcieli zniszczyć cały chrześcijański świat. Na Rzeczpospolitą też przyszła by koleś, z tym, że wtedy już by nas nie szanowali, tak jak nas do dzisiaj szanują, pamiętając te cięgi, które otrzymali pod niego. Na prawie szacunek. Ale gdyby nas podbili, wtedy by nas nie szanowali. To było wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo Oręża, zwycięstwo genialnej myśli strategicznej naszego króla Jana, głównodowodzącego wojskami chrześcijańskimi. Genialna była strategia. Męstwo naszego rycerstwa, ale też potężne zwycięstwo ducha. Wtedy byliśmy najbardziej sobą, spełniając naszą odwieczną misję dziejową. Tę misję, którą przed wiekami powierzył nam Pan. Staliśmy się od początku obrońcami chrześcijańskiej Europy. W ciągu wieku znaków byliśmy i uznani jako rycerstwo przedwórza chrześcijaństwa. I jako rycerstwo przedwórza właśnie staliśmy się tak pod Wiedniem, żeby odeprzeć ten atak wymierzony nam Rzym, na stolicę Rzymu. Bo my byliśmy przednią strażą Kościoła Chrystusowego, chrześcijańskiej Europy, rycerstwem namiestnika Chrystusa, czyli Ojca Świętego, obrońcami tego naszego wspólnego świata. I wówczas tam pod Wiedniem spełniliśmy tę misję, którą nam Pan powierzył jak najlepiej. Kiedy w Wiladowie poseł cesarza rzymskiego na kolanach błagał króla, aby pospieszył szybko z odsieczą. Jestem przekonany, że takiego wrażenia, które zrobiło na król, ten poseł, ten hrabia, klęczący na kolanach,
przecież przedstawiające samego cesarza, jak list, który otrzymał król Jan. O sercu polskiego rycerza od Ojca Świętego. Jak usłyszał w sercu ten głos synu, ratuj, wtedy to serce synowskie, rycerskie, sarmackie zapraszało. I jak tylko to było możliwe, najszybciej pospieszył król z odsieczą. Już nie było czasu czekać na Litwę, bo to by było zbyt wielkie opóźnienie. Same wojska kolonne spotkały się pod Krakowem i ruszyły w pośpiechu pod Wielką. Po drodze jazda była zwycięstwa i tam na Jasnej Górze król krzyżem leżał i modlił się. I tam zarówno na Jasnej Górze, jak i później na wzgórzu Kalenberg król osobiście do mszy świętej służył. A udawał się pod niebie wzruszającym i z miniaturą ikony jasnogórskiej na piersi. Tam pod Wielką. Król, jako głównodowodzący wszystkich wojsk chrześcijańskich, przemówił krótko, po czym krzyżykiem swojego turkusowego różańca, tego samego turkusowego różańca, który możemy obejrzeć w skarbcu na Jasnej Górze Zwycięstwa, pobłogosławił wojska chrześcijańskie, po czym dobywszy szabli z okrzykiem Jezus Maryja na czele najbardziej dowolonego kupca husarskiego, runął ze wzgórza Kalenberg na pozycję nieprzyjacielską. I rzecz stała się przedziwna. Wszystkie pozostałe Rusy, wszyscy Niemcy, którzy tam walczyli, inni, jakby na rozkaz jednocześnie przerywali walkę, zatrzymali się w zachwycie, bo ujrzeli najgroźniejszą, najbardziej skuteczną i zarazem najpiękniejszą jazdę w dziejach świata. Naszą anielską skrzydlatą uzdrawię i w zachwycie stanęli na wdech, żeby patrzeć na tę piękną, porywającą szarżę. I ta szarża była skuteczna. Zwyciężyli. A król Ojcu Świętemu, Inocentemu, który się żarliwie modlił na Watykanie, posłał strzelę. Wezyra Karla Gustawy ze słowami Deus Filius et Deus Vicens. Parafraza Juliusza Cezara. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, bo król używał w odniesieniu do siebie majestatycznej liczby mnogiej, a Bóg zwyciężył. Zwycięstwa król nie przypisał sobie, lecz Pan Bóg. Et Deus Vicens, a Bóg zwyciężył. I następnego dnia, jak wjechał król na czele naszych husarii i innych wojsk do Wiednia, pierwsze kroki skierował do kościoła i tam świątyni. Król zakwitował i z wszystkich rycerskich piersi popłynął potężny śpiew. Te Deum Laudans in nomine Patris.